Witam kolegów. Sobie się mają taki wolny wybieg, tam mają miski, się kąpały. Jutro koszowanie na drugi lot konkursowy, 100 km, to już pierwsze trzy gołębie praktycznie zdobywają nagrody. No lato nas nie rozpieszcza, to zaraz będzie chyba lało, zobaczyć, tam już czarno jest. Nie ma no lata, no współczuję wczasowiczom, którzy przyjeżdżają, żeby się pokąpać trochę. Ja jeszcze w tym roku nie byłem nawet na plaży, choć mieszkam od niej bardzo blisko. No mówię, jutro gołębie 100 km, 100 km, zobaczymy jaka pogoda, no ale jutro zapowiadają ładniejszą pogodę, czyli może się uda zrobić ten lot. Myślę, że tak, no dzisiaj to mam nadzieję, że to wszystko przejdzie. No gołąbki się kąpią, są fajnej, te akurat są już wykąpane, są w fajnej formie. Trochę mnie przeraża ich ranne obloty, bo praktycznie dzisiaj puszczone siódma z minutami, praktycznie 150 gołębi dopiero się pojawiło, znaczy ostatnie 150 gołębi się pojawiło po 10. Czyli nie wiem, gdzie one odchodzą. Gdzie tam, gdzie latają tak długo, bo nie jest to dobrze, są trzymane już naprawdę na krótkiej karmie, mają dyscyplinę mocną, a jeszcze tak potrafią ostro odchodzić. No, zobaczymy, do jutra. No hej. Sobie dzisiaj wypuściłem 2 godziny później niż zwykle, ze względu na to, żeby troszeczkę zmylić tego, który ich tak trenuje, bo znowu wczoraj był atak. Nie wiem czy będzie wszystko, bo gołębia, no, były statystyki z dnia, z rana, a atak był pod wieczór, czyli się dzisiaj okaże na koszowaniu. Na pewno dwa gołębie będą pauzowały. Jeden gołąb, który się spóźnił z pierwszego tego konkursu na drugi dzień przyszedł, po prostu wisi mu skrzydło, choć lata tu z nimi. No i gołąb Kazika Łokietka, który też lata, ale to nie jest jeszcze to, żeby mógł iść na lot. Gołębi powinno być 400 kilka, oczywiście no coś tam zawsze może się zdarzyć. No, zobaczymy. Dzisiaj koszujemy. Miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę ładniejsza pogoda, chociaż dzisiaj nie jest w tej chwili zła, ale jest zimno. No po prostu to jest, nie jest normalne. Jeszcze nie pamiętam takiego. Jest w tej chwili 12 stopni. A to jest godzina. A godzina to jest prawie 9. Będę je zaraz wołał do karmienia. Nie chcę, żeby one czasem gdzieś daleko odeszły, bo później będą miały, albo się rozgonią wszędzie i będą przychodziły przez pół dnia. No dzięki. Witam, koszowanie rozpoczęte. Dzisiaj oczywiście koszowanie z opcją koszowania. Tu Kasper koszuje, tam koledzy jeszcze łapią. Gołębie pojadą w towarzystwie, oczywiście gołębi z oddziału. Duża ilość pójdzie rozpiętego, praktycznie z dwóch oddziałów będą leciały, bo i z oddziału puckiego dużo gołębi jest i z naszego oddziału wechorowskiego, czyli rozpiętość ponad 30 będzie kilometrów. Hodowcy przywożą cały czas gołębie. Mówię, podejrzewam, że na kabince będzie z 1100-1200 gołębi
planowany start wypuszczenia jutro 6:40. No, czyli lecę do jutra. Jest, wszystko jest. A koledzy, pewno tu jest kolegów za koszują, wkładają. Już prawie cała kabina pełna. Po koszowaniu. Kabina pełna. Tak myślę, jak tak przeliczyliśmy mniej więcej w kabinie na jutro będzie startowało z naszymi gołębiami jeszcze dużo gołębi, bo mówię, w kabinie jest w granicach 1300 gołębi. I mówię, są to gołębie hodowców z Pucka, od nas z oddziału, czyli z Wejherowa też, czyli rozpiętość tego terenu jest dosyć duża, czyli gołębie by musiały sobie typowo pomyśleć. Teraz idę im przygotować na jutro gołębnik, wodę na przylot, wszystko karmę. Do wody na jutro typowo idzie elektrolit, elektrolwet plus elektrolit z primy, bo ma dużą zawartość glukozy jeszcze. No to nie jest ciepło, czyli glukoza im się przyda. Dzisiaj dostały do picia Sprintwet, Pulmowet, Activewet już praktycznie dostają, plus też glukozę z primy. No zobaczymy, no, teraz będę sprzątał gołębniki, aby jutro ten lot, mówię, w miarę się odbył. Nie wiem, no dużo hodowców narzeka, strasznie duże ilości gołębi giną. Nie wiem. Bądźmy dobrej myśli. Do jutra. Dobry lot. Stoimy na obwodnicy Słupska, już za Słupskiem. 100 parę kilometrów. Pogoda się może klaruje. No, co chwilę przychodzą chmury i pada deszcz. Tam z tyłu widać ciemno, ale to troszeczkę przebija. No, jeszcze mamy chwilę czasu. Jakieś wiatraki do złożenia. Będziemy czekać. Życzę sobie i wszystkim dobrego lotu. 6:38. Niebo się troszeczkę ładnie tu rozpogodziło. Tam jeszcze jest ciemno. Ale tamta strona nas nie interesuje. Tam duże stado gołębi leci. Tam jest, gdzie jest jaśniej, tam jest nasz kierunek. A jest już troszeczkę jaśniej. Tak, to są chyba gołębie. To się chyba puszczał. Tam jest troszeczkę jaśniej. Przestało padać. Tam prześwity. O, to następne te gołębie. Chyba ktoś puszczał. Tam, mówię, już idzie ładniej. No, za minutę puszczamy. Startujemy. Kołdry, wszystko wypada. Wszystko. Idą w dobrym kierunku. Mówię, jest 1000, gdzieś w granicach 300 gołębi. 1300 gołębi. Mam nadzieję, że pójdą dobrze. Sprawdzimy, czy wszystko powyskakiwało. A jeszcze tam jakiś maruder został. Mówię, niektóre. Wszystko wyszło. A tu, o, poleciał. Idą chyba w dobrym kierunku. Czekamy w domu,
pierwszy 500, drugi 400, trzeci 300. Dobry lot. Jedziemy cały czas, ale gołębi nie widać. Poszły bardzo szybko. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Wyjedziemy do domu. Ale no zobaczymy, nic tu nie widać, nic nie krąży. Wszystko poszło. O, tu się zbliżamy do zjazdu na... Tu się zbliżamy do zjazdu na Słupsk, na Bytów. I mówię, byliśmy tam z tyłu, czyli to jest, mówię, gdzieś ponad 100 parę kilometrów. Dobra. I jedziemy do domu.